Publikacje Rosji Budżetowej specjalnego szkoda szkolnego dla dzieci nie tydzień, niewyższą zapadowania żyje oraz likwidacja szkół wchodzących w jego skład. Projekt prezydenta miasta Krakowa z numer 1199 w pierwszym stanie przyjmuje pan dyrektor Andrzej Adamczyk. Szanowni Państwo, projekt prezydenta miasta Krakowa w sprawie likwidacji mostu budżetowego szkoda szkolnego dla oraz likwidacji szkół wchodzących w jego skład przez szkoły podstawowej specjalnej nr 17 i jednego specjalnej nr 65. Chciałbym tylko dodać, rozumiecie, że jest to blok trzech uchwał, które będą wskazywały na likwidację jednostek, a czwarta będzie powoływała centrum autyzmu, do którego te wszystkie jednostki będą stosowane połączone. Dziękuję. Nie, po kolei to trzy uchwały, nie, teraz po kolei. Po kolei chcę wziąć się w dyskusji, to będzie nie można zabrać głos w sposób do całości. Czy pani radna chciała zabrać głos? Zapraszam serdecznie. Pani dyrektorki, pani nauczycielka matematyki i pani roboteta pracowały nad tym, że
wskazaniem nam tych i tych poprawek, które wynikają z naszych dyskusji. Jeszcze pozwolę sobie z samego uzasadnienia do protokołu zacytować taki kawałek. Idea powstania Centrum Autyzmu w proponowanej formie została wypracowana w roku 2011. W toku konsultacji społecznych z udziałem rodziców dzieci z autyzmem oraz kadry pedagogicznej zainteresowanych szkół. Dlatego dwa lata później, czy półtorej roku później, proszę nam się nie dziwić, że jesteśmy oburzeni tym, że projekt jest jeszcze nieprzygotowany. O tym, ile jest projektu, to będzie mówić zaraz koleżanka. Ja chciałabym szybciutko przeczytać po to, aby Państwu zasygnalizować, o jakie to rzeczy chodzi, propozycje projektu, żeby były w protokole dzisiejszej sesji, propozycje poprawek do druku 1202. I teraz tak mamy. Uwagi do statutu. W paragrafie drugim punkt 8 dopisać. W ośrodku tworzone są zespoły rewalidacyjno-wychowawcze realizujące zajęcia dostosowane dla osób z autyzmem i niepełnosprawnością umysłową stopniu głębokim. W paragrafie 15 punkt 2 dopisać i zmienić. Ośrodek prowadzi działalność przez cały rok szkolny. Od poniedziałku do piątku oraz w określone soboty i niedzielę co dwa tygodnie jako placówka, które przewidziane są terenie szkolne. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktycznych wychowawczych, przedświąteczny oraz ferii zimowych letnich określają pewne przepisy. W paragrafie 15 dodać podpunkt 4 do 25 roku życia, czyli dziecka w zespołach rewalidacyjno-wychowawczych. W paragrafie 15 dodać punkt 6. Szczegółową organizację nauczania, wychowania, opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny pracy ośrodka opracowany przez dyrektora z uzasadnieniem szkolnego planu nauczania oraz planu finansowego ośrodka. Arkusz organizacji pracy ośrodka zajmuje zadania prowadzący. Po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną Związki Zawodowe reprezentowane na terenie ośrodka. W paragrafie 17 punkt 1 dodać potrzeby oraz formy opieki i pomocy uczniom, którą z przyczyn rozwojowych rodzin urosowych niezbędne z pomocy i wsparcie, w tym również pomoc materialna, rozpoznaje wychowawca klasy i lub pedagog występujący z osobami zainteresowanymi. I tak dalej, i tak dalej. Ja sądzę, że Państwo tutaj są bardzo ważne, na przykład uwagi do statutu przedszkola, że dopisuje się punkty. Przy przedszkolu działa zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka obejmujący opiekę dzieci od chwili diagnozy niepełnosprawności do podjęcia obowiązku szkolnego. Kto może uczestniczyć i tak dalej. Naprawdę bardzo proszę zrozumieć nas i nie lekceważyć tych uwag, które zostaną wniesione w formie poprawki. Mamy nadzieję, że Pan Prezydent przyjmie w formie autopoprawki, a także dołoży jeszcze swoje uwagi, które już były mówione. To ja na razie tyle, nie chcę przedłużać, złożymy z Panią Radą. Dziękuję. Panie Przewodniczący, bardzo proszę Panią Radną Wiszewską, Panią Doktor. Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoka Rada. Nie tak szybko się obrażam, czy urażam, i to wcale nie o to chodzi. W pierwszej wersji, zobaczywszy ten statut, przeraziłam się. Zwłaszcza, że dowiedziałam się, że uzyskał opinię prawną radcy prawnego Urzędu Miasta. Okazało się później, że to jest jednak radca prawny Wydziału Edukacji, bo tak jest napisane na dokumencie. Proszę Państwa, ten ośrodek jest niezwykle potrzebny. Ja mówię w tej chwili o tej czwartej uchwale, Panie Dyrektorze, ale żeby ona zaistniała, pierwsze trzy muszą być po prostu rozwiązane. Ten ośrodek przy dyskutowaniu o zamiarze z tej mównicy poparła w całej szczegółowości, ponieważ Centrum Autyzmu rozpoczęło się i kolebkę ma w tej wersji w czwartej dzielnicy, na ulicy Szopkarza. Wtedy, kiedy przerzucano sobie półeczkę dzieci autystycznych od Wysłomków po inne miejsca i dopiero myśmy przytulili ich, rezygnując z budynku żłobka. Przekazaliśmy ten budynek żłobka. Mówię w tej chwili w imieniu ówczesnej Rady Dzielnicy Czwartej. I zrobię wszystko, aby ten ośrodek powstał. Ale musi to być przygotowane rzetelnie, na poziomie i kompetentnie. Pokażę Państwu dwa statuty. Jeden z nich miał Pan Dyrektor na komisji.
pani prezydent też na tym pracowała i ten statut otrzymali również dyrektorzy tych trzech placówek, które dziś likwidujemy, a ten dostali radni. Prawdopodobnie ten, którzy dostali radni, jest po poprawkach, ale to do niego jest opinia prawna, a szkoły zainteresowane sprawą nic o tym nie wiedziały. Dzisiaj dowiedziały się, że jest inny egzemplarz statutu. I nie mówię to jako wyrzut, tylko jako to, co my musimy sprostować. Nie możemy puścić bubla. Ani nie zgadzają się zapisy, ani nie zgadzają się określenia, które muszą funkcjonować. Nie może być paragrafu, gdzie jest napisane, że ośrodek działa dla dzieci zamiejscowych. I tłumaczenie mnie, że to pomyłka, bo chodzi o internat, a nie ośrodek, no jest troszkę, nie wiem, infantylne, dziecinne. Wycofuję wszelkie pomysły o odesłaniu projektu do projektodawcy i w dalszym ciągu mówię o czwartej uchwale, bo co do tych pierwszych oczywiście żadnych zastrzeżeń nie ma. Wycofuję, bo naprawdę ten ośrodek jest niezwykle potrzebny. Praca z takimi dziećmi, zarówno pedagogiczna, jak i rodzicielska, jest no, tak niesamowicie absorbująca i wymagająca takich umiejętności, pokładów, cierpliwości, że ktoś, kto nie miał do czynienia z takimi dziećmi, nie może sobie nawet tego wyobrazić. Dlatego proszę, aby do drugiego czytania solidnie przygotować statut. On naprawdę powinien zostać profesjonalny. I powiedzenie do mnie skierowane zdanie, to może pani usiądzie i pokaże mi, co muszę poprawić, bo ja tego nie wiem. Przepraszam bardzo, ale ja prawnikiem miasta ani wydziału nie jestem. Żądam dobrze przygotowanego dokumentu. Takiego, że jak podniosę za nim rękę, a mój przewodniczący Rady Miasta, szanowany radny i wspaniały organizator mojego życia partyjnego, jeśli to podpiszę, to ja będę osobiście miała do niego tę pretensję, bo bubla nie powinniśmy stąd wypuścić. Obiecałam, że dopilnuję, aby żadna z zlikwidowanych placówek nie została pokrzywdzona w powołaniu nowej placówki. Powiedziałam to na poprzedniej procedurze i naprawdę tego dopilnuję. Wtedy poprawkę wycofałam. W tej chwili będę konsultować to ze wszystkimi paniami dyrektorkami, których ta sprawa dotyczy i w przewidzianym terminie te poprawki zostaną złożone. Jestem pełna uznania dla tych pań, które siedzą w korytarzu, które niestety nie dostąpiły zaszczytu wpuszczenia do jakiegoś innego pokoju urzędniczego u nas. Przepraszam, mam wrócić do mnie do ciebie. Ale pracowały dzisiaj naprawdę solidnie i proszę Państwa, pracowały za prawnika Wydziału Edukacji. Ja bardzo Państwa proszę, abyśmy dzisiaj odbyli to pierwsze czytanie, nie odsyłali tego nigdzie, po prostu pozwolili przez ten czas do drugiego czytania zrobić z tego dokument godny miasta Krakowa i edukacji w Krakowie. Nie będę Państwu cytowała różnych zapisów, które są żenujące dla mnie i informacja dla właściwie moich koleżanek i kolegów. 2 lata studiowałam prawo szkolne u pana profesora Chłopiewicza na Uniwersytecie Jagiellońskim w ramach studium z organizacji zarządzania. Drugą część robiłam na Akademii Ekonomicznej i myślę, że wiem, o czym mówię. Nie wymądrzam się, nie robię się mądrzejsza od prawnika, tylko wiem, co to znaczy prawo szkolne. Dziękuję. Dziękuję pani radnej. Czy jeszcze ktoś z Państwa Panie Radny jeszcze, a potem oczywiście będę mówił to na to, ale głos bardzo proszę Panie Radny zacznij, zapraszam. Panie Nowak. A teraz proszę Pani, a Pana wybaczyć. Pani Nowak. To tu jest? A. Czy Pani Magda proszę przejmie? Proszę wybaczyć. Ja chciałam zwrócić Państwu uwagę na to, że tworząc taki ośrodek, takie miejsce dla dzieci autystycznych, które są szczególnie wymagające,
od ubiegłego roku przeprowadzanie na przykład szkoły ze świętego Stanisława jest bardzo poważne, dlatego że na tej sali niejednokrotnie pani prezydent Okońska-Bartkowicz mówiła, gwarantowała, że dzieci ze szkoły świętego Stanisława przejdą do miejsca, które będzie odpowiednio wyposażone, będzie odpowiednio przygotowane do potrzeb młodzieży. Tymczasem nie było. Nie było tak w trakcie roku szkolnego, trzeba było dostosowywać i podejrzewam, że do tej pory nie wszystko jeszcze jest w takim porządku, jak powinno być na samym początku. Chcę powiedzieć, że mam wielkie opory mimo tej chwili tego apelu koleżanki Teodory Zimańszewskiej, która przecież jest świetnym fachowcem i wie, o czym mówi. To ciężko mi odpowiedzieć pozytywnie na ten apel, dlatego że jeszcze raz mówię, na tej sali ja osobiście też zostałam oszukana przez panią prezydent, która patrząc mi prosto w oczy powiedziała, że nigdy nie mówiła, że w szkole na świętego Stanisława będzie umieszczony internat dla chłopców z ulicy Wietowa. A ja mam na piśmie, jest to w internecie, jest to w uzasadnieniu uchwały, podpisane przez panią prezydent. No jakie ja mam gwarancje na to, że my w tej chwili zlikwidujemy te szkoły, zgodzimy się na powstanie ośrodka, centrum autyzmu i faktycznie tak będzie. Nie mam gwarancji. Ja mogę ufać moim kolegom radnym na Platformy Obywatelskiej, ale nie będę ufać pani prezydent, bo zostałam oszukana, nigdy nie zostałam za to przeproszona, wręcz odwrotnie jestem obrażana bardzo często, ale pani to mnie nie dotyka. Mam jeszcze kilka spraw, a mianowicie takich zastrzeżeń. Ja bym bardzo chciała, żeby ten ośrodek dla dzieci autystycznych naprawdę został dobrze przygotowany pod względem też wielkości. Moje obawy są też takie, że jak tworzymy to centrum i tam będzie bardzo dużo tych dzieci, to czy to naprawdę będzie dobrze dla tych dzieci? Bo ja wiem, że one wolą mniejsze szkoły, mniejsze pomieszczenia. Słyszałam to od pani, że na przykład duża sala gimnastyczna, od razu wejście na taką salę gimnastyczną przez powóz, przez wielkość powoduje, że te dzieci bardzo się czują, że stają się agresywne i tak dalej. Więc prosiłabym, żeby na to również zwrócić uwagę. Pytanie mamy również o kwalifikacje nauczycieli. Nauczyciele, którzy prowadzili zajęcia z dziećmi niesłyszącymi czy niedosłyszącymi, mieli kwalifikacje surdopedagogiki, prawda? Teraz trzeba oligofrenopedagogicznych. Czy wszyscy mają, czy nie, czy też stracą pracę, to chciałbym taką informację uzyskać. No i jeszcze raz ponawiam to, co mówiłam wcześniej. Czy naprawdę nie ma takiej możliwości, to jest pytanie, czy naprawdę nie ma takiej możliwości, żeby nazwa tego centrum była nazwą, która będzie jednocześnie wskazówką dla rodziców, że to nie jest kwestia tylko dzieci z autyzmem, ale dla dzieci ze sprzężeniami. To jest ważna sprawa, bo rodzice często są zagubieni i myślę, że jakby można było tą sprawę jednak załatwić na tyle dobrze, że już była informacja w nazwie, to dla wielu ludzi byłoby to łatwiej. A mając chore dziecko, naprawdę no, dobrze byłoby, żeby te ułatwienia gdzieś tam po drodze napotykali. A może tyle. Dziękuję. Dziękuję pani radnej. I proszę przejść na drogę. Przewodniczący, szanowni państwo, praktycznie wczoraj w komisji mieliśmy dosyć dużą dyskusję na ten temat, natomiast zdania były oczywiście też podzielone i sami głosowania pokazywało, że są jakby dwie drogi myślenia. Jedna droga myślenia polega na tym, że możemy narzekać, protestować i mówić, że to nie jest jeszcze doszlifowane, że bardzo chętnie by to zrobili, ale żeby to było dobrze zrobione. I pewnie w tym jest dużo racji, że zawsze ten najlepszy efekt jest najbardziej pożądany. Niemniej jednak pamiętajmy o tym, co jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, żeby jak najszybciej uruchomić cały ten proces i procedować jak najszybciej. I wczoraj przy
żeby skonsultować jedynie przerwy opieki takich dzieci. Więc bardzo kierunkie. Od już tego dyskutujemy, czy na to powinno być prawo, i tak dalej, ale wciąż tego nie robimy. Więc po pierwsze mam pytanie takie, czy faktycznie jest przestrzeń na to, żeby na najbliższe dwa tygodnie poprawić wszystkie uwagi, które są zgłaszane i 10 może podjąć tego typu uchwałę, czy to jest dobry kalendarz, wtedy nasz który będzie korygowało, czy przeszkadzało, to jest pierwsza moja uwaga, a jeżeli nie, jednak jak najszybciej to uruchomić i procedować, ponieważ te rzeczy można dość usłowić już w czasie. Zresztą pewnie pytań tego się szanowni pomysłów będzie wiele, a jeżeli te, które zostaną, nie będą przestaną tej rzeczy osoby. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu radnym. Dziękuję panu radnym. Tak, bardzo proszę. I powiem panu radnym. Zacznę od ustosunkowań się do mojego przedmówcy. Nie wiem, czy takie słowo narzekanie jest tutaj dobre. Wiemy wszyscy, gdzie jest pośpiech wskazany, gdzie nie. Tutaj myślę, że nie. A nie wiem tego z własnego doświadczenia, tylko wiem to od rodziców, którzy się boją, ponieważ to my. Sytuacje, które dla nich były później trudne, które właśnie wynikały z tego, że było pospiesznie, że było nieprzygotowane. Stąd ja tutaj mam nawet maile takie, że nawet rodzice wyrażają się, że oni mogą poczekać jeszcze rok, ale niech to będzie lepiej przygotowane niż natychmiast, a wyleja. Więc różni rodzice różnie się wypowiadają. Ci, którzy mówią, żeby było dobrze przygotowane, przychodzą na sesję, uczestniczą w obradach. Dzisiaj akurat mama przysłała SMS-a, że musiała jechać opiekować się synem. Myślę, że szkoda, że z tym synem tutaj nie przyszła, bo byśmy zobaczyli, o jaki dzisiaj rysujemy ten projekt uchwały, bo byśmy może mieli więcej szacunku dla stanowionego prawa. Moim zdaniem to jest po pierwsze. Po drugie, mnie się w ogóle wydaje, że powinna być na kolejność wyborów. Może najpierw powinniśmy powołać centrum, co nie stoi przepisami, a później dopiero likwidować szkoły, w których ma powstać. Czyli jakby najpierw powstaje ta tkanka, a później likwidujemy to, co było do tej pory, a nie od roku. Ja chciałam zapytać pana dyrektora o zapis w uzasadnieniu do projektu uchwały. Na drugiej stronie tego zapisu jest napisane, przyjęcie uchwały nie wymaga poniesienia dodatkowych wydatków z budżetu miasta, a zatem, ponieważ w dyskusji przewija się przygotowanie ośrodka jednego i drugiego na przyjęcie dzieci, to proszę pana dyrektora, aby powiedział, czy są przewidziane prace remontowe, które wymagają dodatkowych funduszy, czy są przewidziane prace remontowe, a nie wymagają dodatkowych funduszy i ustosunkowanie się do tych pytań. Dziękuję. Pani jeszcze panu pani Andrzej, ja to formalnie bym chciało się zadać. Podyskutujemy o czterech drukach, zatem procedujemy, otwieramy dyskusję nad drukami 1199, żeby była zapewne jak 1201 i 202, to żeby tutaj nie było niedomówień, to rzeczywiście nie da się być osobą, ale to są jedno, przejście ze sobą połączone jak cała ta sprawa. Proszę bardzo, panie radny. Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja muszę w skrócie do tego powiedziałem wczoraj. Proszę państwa, myślę, że pomysł pani przewodniczący wiatruje o tym, że dobrze byłoby, żebyśmy najpierw powołali centrum, a potem likwidowali. Jak znam to, co słusznie mój kolega z lewej strony powiedział, jak znamy wszyscy procedurę zamykania placówek, to efekt byłby taki, że byłaby jedna placówka więcej, bez zamknięcia poprzednich pozostałych, które by ją stworzyły. Taka wersja nie jest też wykluczona. Proszę państwa, to jest jeszcze jedna sprawa, chyba dość ważna. Ja cały czas uważam, i to rzeczywiście chyba na ten temat mowa, że sprawy statutu można było poprawić później po zatwierdzeniu i utworzeniu jednostki. To, co my zaczęliśmy robić, to po pierwsze, jest to przeciwna procedura. Żadna z nas, z osób, które były wczoraj tworzyły Komisję Edukacji, nie jest prawnikiem. Ja myślę, że jeżeli miasto płaci prawnikom, to powinniśmy w jakiś sposób uznawać ich pracę. W jednych sprawach uznajemy opinię prawników, a w innych nie. No, w
Chciałam pytać też pana dyrektora, czy wystarczy, jeżeli będziemy procedowali 10 kwietnia, niż to jest czas wystarczający, bo to jest chyba najważniejsze pytanie dzisiejsze. Bardzo proszę, czy jeszcze raz dyskusji, proszę bardzo, pan radny Andrzej Badanek, zapraszam. Poprawek. Rada Miasta Krakowa jest uważna.
I bardzo się cieszę, że mają tak doskonałe wykształcenie prawnicze, że sobie pozwalają na tego typu uwagi. Ja powtarzam, czasami kwestie formalne są mało ważne, a znacznie ważniejsze jest dobro dziecka. Tym bardziej, że jak znam praktyki w instytucjach, to ten status będzie zmieniany 10 razy w ciągu roku. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Mam nadzieję bardzo, że się kochania mnie. Ta druga radnych nie przedłużamy tej dyskusji. Oddaję głos pani radnej. Ja pozwolę sobie jeszcze raz powiedzieć, że irytujące w tej sytuacji cały jest to, że od ponad roku mówimy, że takie centrum ma Polska, że dowiadujemy się z uzasadnienia uchwały, że wszystko zostało już uzgodnione, że 30 stycznia podjęliśmy uchwałę o zamiarze likwidacji, a zatem już w lutym musi płynąć ten projekt i byłoby czasu, a te dwa tygodnie to jest wydaje mi się kuriozalne pytanie pana radnego, czy może być uchwalane za dwa tygodnie. Przecież Wydział Edukacji wniósł w takim terminie, że pierwsze czytanie dzisiaj, za dwa tygodnie drugie czytanie. Ja naprawdę nie rozumiem. Dziękuję. Dziękuję pani radny. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych? Proszę bardzo. Jest to pani radna Małgorzata Jankos. Drugie wystąpienie. W tej sprawie drugie. Oddany do końca kwietnia, no to tak naprawdę możemy to zrobić dopiero we wrześniu, ponieważ na koniec maja, już
ja jestem nowym dyrektorem i wchodząc 1 września nie miałam w ogóle świadomości, że jest projekt powołania Centrum Autyzmu. Ja przyszłam do szkoły, która była nieprzeniesiona. 1 września miałam sama, bo nie miałam zastępcy dyrektora, musiałam zorganizować pracę w nowym miejscu. Miałam dwa budynki na Stanisława nieprzeniesione. Przenosiliśmy się z 3000 metrów na 500 metrów. Kiedy przyszedł okres października i trzeba było robić plany finansowe, ja nawet nie myślałam o nowych remontach, bo stare były ukończone. W związku z tym nie zaplanowałam nowych remontów. Kiedy się dowiedziałam w Dorczycach o planie, że ma powstać Centrum Autyzmu, no to za przeproszeniem, ale o takich pieniędzy na remonty nie mam w tej chwili. Nie wiem, czy ja te pieniądze dostanę. A jeżeli chcemy poszerzyć ofertę, to ja muszę przygotować salę warsztatowe, muszę przygotować salę do liceum, który tam się rozszerza do szkoły policyjnej. Ja nie mam środków. Ja już zrobiłam pewne remonty, ale to były pieniądze od sponsorów. Ale nie wiem, czy sponsorzy tam mogą też. Ja zrobiłam remont łazienki. Łazienki są małe, dlatego że to przystosowane dla dzieci do szkół podstawowych. Czy jeszcze młodszych, tam mamy dużych chłopców. To są takie łazienki, że oni tyłem do nich wchodzili, przodem wychodzili. To są dzieci, które nie zawsze same mogą wejść do tych toalet. Ja nauczycieli to powinni wejść. Musiałam wyremontować osobne wejście, bo nasze duże dzieci mają się mijać ze swoją agresją do agresji dzieci małych. My musimy mieć zapewnić bezpieczeństwo nie tylko naszym uczniom i nauczycielom, ale także i dzieciom pozostałym. Wobec tego my musieliśmy przygotować osobne wejście. Osobne wejście pociągnęło na sobą następną sprawę, czyli cały dziedziniec, który był taki dziurawy, że tam samochody koła odrywały. Musieliśmy wybudować dziedziniec. Proszę Państwa, teraz potrzebuję następne pieniądze na 4 sale, na taką salę rehabilitacyjną, na remont łazienki. To nie są moje pieniądze, ja się zorientowałam, to jest minus 40 tysięcy. Nie wiem, skąd ja to wezmę, żeby po prostu do września zrobić remont. Dziękuję Pani bardzo. Czy z Państwa radnych jeszcze ktoś chciałby na to powiedzieć? Oczywiście dla swojego radcy oddam głos. Tylko ja bym prosił, bo mam szereg pytań i przypominam, że omawiamy wszystkie 4 druki i bardzo prosił, żeby Pan Dyrektor w tej chwili, jeżeli się ustosunkowywał, to również odpowiadał na te pytania dotyczące utworzenia tak samo, nie tylko likwidacji tej placówki, ale jakby Pan by to zadał głos we wszystkich tych kwestiach, które zostały tutaj dzisiaj zaznaczone. Bardzo proszę. Bardzo proszę, bardzo proszę takie zadanie Pan. To tak po kolei. Najpierw chciałem podziękować Pani Radnej Teodozji Maliszewskiej i Pani Nadmarzynowani za uwagi wszystkie, które były wniesione. Nie za bardzo rozumiem wypowiedź Pani Przewodniczącej, że wczoraj pytanie atakowała. Bo tak to zabrzmiało, siedząc tam, kiedy ja siedziałem, tak Pani wypowiedziała, jak nie wiem, Panią Maliszewską. No właśnie, Panią Nadmarzynową atakowała. Przepraszam bardzo, ale ja reprezentuję edukację, tak to zostało powiedziane. Tak to odebrałem, przepraszam, ja to odebrałem tak, jak Pani powiedziała. Mało tego, dzisiaj, mając możliwość spotkania jednej Pani radnej i drugiej, podziękowałem osobiście sam za to, co wczoraj zrobiłem. Tak było. Więc kreowanie takiej innego obrazu, wie Pani, to jest, no to troszeczkę miało miejsce. Tak to wyszło. Tak wychodzi właśnie w tej chwili, jak się siedzi z boku. No ja wiem, dziękuję Pani radna, natomiast no tak to wychodzi z boku, jak się obserwuje, to rada jest taka. Ja jestem tutaj na sali, ale odpowiadam właśnie. Przepraszam, to Pani może wyjść i atakować z tej mównicy, a drugi ma prawo się bronić, tak? Bardzo proszę, ja to ma decyzję Pani radna. Bardzo proszę, Pan Dyrektor ma głos. Ma prawo się stosunkować do danych również tutaj. Teraz tak, jak samo powiedzieć, no, tych, które otrzymaliśmy, to i zobowiązanie się, że zostanie atakom doprowadzone, praktycznie w drugim czytaniu będą poprawione. I też rozmawiałem z Panią radnymi i z Panią dyrektorami, które
pan dyrektor wezwał panią dyrektor i oczywiście mogła nie wiedzieć o tym, że trzeba zaplanować, że w budżecie miasta Krakowa Wydział Edukacji nie zaplanował tych pieniędzy. Tak to wygląda. Tyle. Natomiast wszystkie te punkty, wszystkie, które pani tutaj przeczytała, pani przewodnicząca, będą uzupełnione i postaram się w drugim czytaniu, żeby wszystkie statuty były prawidłowe. Bo tak jak pan, wszyscy państwo wiecie, dzieci są ważne, statuty są ważne, wszystko jest ważne. I jest racja, który będziemy wypuszczać, jest czas na poprawienie, więc poprawimy to i będzie to zrobione super. I słuchajcie, to, że reasumując, rozumiem, że wszystkich czterech punktów pan deklaruje pełną gotowość Wydziału Edukacji, przygotowania autopoprawek, uwzględnienia tych wszystkich tutaj. I wystarczy czas. Ja tam może ten jest dłuższy, jeśli chodzi o odkładanie, ale rozumiem, że możemy to zamknąć w tym cyklu tygodniowym, tak? Dobrze. Proszę Państwa, w takim razie tak, zamykam dyskusję w punkcie 1199, 1200, 1211 i 1202. Bo jak powiedziałem, zdecydowaliśmy tu 4 punkty. I na 1201 oczywiście, czyli rozwiązanie jednostki budżetowej Twarogowej Jazdy według druku 1199, żeby to już była pełna jasność, budynek szkół specjalnych numer 13 w Szotkarzy, druku numer 1200, następnie likwidacja jednostki budżetowej specjalnych w Szotkarzy numer 5 Twarogowej Jazdy i wchodzący w skład szkół, druk 1201 i druk 1202, to znaczy założenie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego pod nazwą Centrum Autyzmu, tak bardziej jest projekt i tak się trzymam, ale nie były tu pewne zmiany projektowane, brakuje projekcie 1, druk 1202. Zatem proszę Państwa, zamykam dyskusję nad tymi 4 punktami i stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektów i zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin autopoprawek na dzień, proszę Państwa, 5 kwietnia i na dzień 8 kwietnia określam termin zgłaszania ostatecznych poprawek. Więc dajemy szansę 40, aby to w sposób prawidłowy